Ludowe przysłowie mówi, że kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły. Musi być w tym ziarno prawdy, bo pasjonatów pszczelarstwa przybywa. Zarówno tych zajmujących się pszczołami hobbystycznie, jak i zawodowo. O to, jak założyć własną pasiekę, o czym trzeba pamiętać i od czego zacząć, zapytaliśmy pana Adriana Czaję, pszczelarza z Włocławka. Osoba, która chciałaby założyć pasiekę, powinna zacząć od jakiegoś przygotowania kursu, czy szkolenia u doświadczonego pszczelarza, od znajomego, który ma pasiekę. Myślę, że na początku dobrze było komuś pomagać, przyglądać się, jakie prace wykonuje się w pasiece. Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od zakupu ula. Ja jestem akurat zwolennikiem uli drewnianych, ponieważ pszczoły kiedyś żyły w drewnie, w naturalnym środowisku, więc nie jestem zwolennikiem uli ze steroduru, z plastiku, ze steropianu, ponieważ to jest, nie jest ich naturalne środowisko. Jaki jest koszt? Od 250 do 400-500 zł. Jeśli mam przygotowany ul, najlepiej udać się do hodowli matek i odkładów. Odkład to jest rodzina na 4 lub 5 ramkach z czerwiem, ramki osobowe z pokarmem, no i pełny pszczół. Tak? Czyli to jest tak, jakby można powiedzieć, taka słabsza rodzina, która w danym roku nie przyniesie nam żadnego zysku ani miodu, tak? Ale musimy do końca sezonu o nią dbać, rozwijać. Dopiero na przyszły rok będziemy z niej czerpać zyski. Ul najlepiej postawić w miejscach, gdzie występuje przez cały okres pracy pszczół kilka głównych pożytków, tak? Czyli zaczynając od rozwoju wiosennego, leszczyny, wierzba, później mniszek, rzepak, facelia, lipa, akacja. Należy do Związku Włocławskiego. U nas pszczelarzy, czy jest dużo młodych, czy starszych, powiedziałbym, że jest bardziej starszych, tak? Młodych pszczelarzy przybył. Coraz bardziej rośnie zainteresowanie zakładania pasiek wśród młodych pszczelarzy. Żeby zobaczyć, jak powstaje miód, zajrzeliśmy do pracowni pana Adriana. Tu są ramki już odwirowane po ostatnim miodobraniu. Jak przywieziemy taką ramkę do pracowni, ona jest tutaj poszyta warstwą wosku, tak? Kładziemy na stół do odsklepiania. Takim widelczykiem, są różne widelce, są węższe, są szersze. Ja akurat się pracuję dobrze takim, więc taki używam. Zdejmujemy warstwę wosku, czyli nazywając to odsklepiamy, tak? Taką ramkę. Później taką ramkę wkładamy do miodarki. Później miodarkę uruchamiamy. I siła odśrodkowa wyciąga miód z ramki na ściany miodarki. Pasiekę mam od 6 lat, ale tak sami widzicie, że dopiero ciągle się uczę i zaczynam, tak, no bo zaczynam od jednej rodziny, później miałem 3, później troszkę dokupiłem odkładów i rozmnożyłem swoje rodziny, miałem 20, no i później tak stopniowo, pracownia jeszcze jest w budowie, w trakcie remontu, mam najważniejsze maszyny, które są niezbędne do wykonywania tej pracy. To jest stół do odsklepiania, gdzie odsklepiamy ramki, miodarka. Naczynie odstonik pierwszy, przez który z grubsza przecedzamy miód. On jeszcze jest prawda nieoryginalny, ale będzie w tym roku kupiony oryginalny. Pompa, która nam tłoczy z tego naczynia miód do rurociągu i później dozujemy miód zawrami, spuszczamy do odstojników. Po rozlaniu przewozimy wózkiem na regały, no i tak go w ten sposób go przechowujemy. To jest węzeł, to jest czysty wosk pszczeli. To jest tak jakby baza do zbudowania ramki, w którą one niosą miód, ale nie tylko miód, bo pyłek. Pan Adrian opowiedział nam również, z czego zbudowany jest ul i jak wygląda od środka. Zaczynając od dołu, na dole mam dennicę, to jest akurat dennica wysoka. Dodatkowo jest coś osiatkowana. I jeszcze jest taka wkładka, która ogranicza zabudowę, tak? Czyli tą wkładkę wkładamy w okresie wiosennym. Po to, żeby pszczoły, jeśli jest intensywny rozwój, nie budowały dzikiej zabudowy i dzięki tej wkładce też mają cieplej, tak? Bo na wiosnę ciepło jest bardzo ważne. To jest korpus gniazdowy. Tutaj jest zachodzi rozwój całej rodziny, tak? Czyli matka składa jajka, pszczoły niosą nektar, pyłek. No i tutaj po prostu one siedzą. W tym korpusie pszczoły są cały rok. U góry jest miodnia. Miodnie zakładamy w okresach, kiedy występują główne pożytki, tak? Czyli w naszym rejonie ja przeważnie zakładam na koniec kwietnia, początek maja.
też w zależności od sił rodzin, tak, bo jeśli jest rodzina silniejsza, to możemy już na koniec kwietnia, jeśli jest słabsza, to też najpierw musimy doprowadzić do odpowiedniej siły w gnieździe rodziny i dopiero zakładamy miodnie, tak. Między korpusem miodnią a gniazdem jest krata ogrodowa, przez którą nie może przejść matka do góry, po to, żeby na dole składała jajka, żeby do góry nie przechodziła. Nad miodnią mamy folię, która dzięki na wiosnę poprzez różnicę temperatur skrapta się para wodna. Pszczoły pobierają sobie wodę z folii. Pszczoły potrzebują około 30 litrów wody w sezonie, więc nawet kilka kropelka to zawsze coś im pomaga, tak? Nad folią, folię ściągamy w okresie, kiedy zaczynamy karmienie, tak? Czyli mamy powałkę wysoką, tu kładziemy talerz, podkarmiaczkę talerzową. W ten sposób karmimy pszczoły, na tym mamy jeszcze daszek. Rok pszczeli zaczynamy nie od roku kalendarzowego, tak się normalnie zaczyna rok, tylko zaczynamy od momentu, kiedy zaczynamy przygotowywać pszczoły do zimy. Czyli to jest okres końcówka lipca, sierpnia. Musimy pszczoły tak, czyli zdejmujemy miodnie, zostaje same gniazdo, kładziemy powałki albo ewentualnie jakieś inne podkarmiaczki. Zaczynamy pszczoły zakarmiać, przygotować do zimy. Musimy je odpowiednio zakarmić. Zakarmiam pszczoły wodą z cukrem, z syropem. Potrzeba około 15 kg cukru na jedną rodzinę pszczelą. Matki znajdują się w dolnym korpusie, tak wcześniej wspominałem, tam gdzie jest główny rozwój pszczół. Matka składa jajka, jest przez pszczoły jest karmiona i myta, matka sama się nie karmi. Matki przeważnie mamy roczne lub letnie, dwuletnie. Starsze matki, nie trzymamy starszych matek ze względu na to, że są bardziej skłonne są do rójki. Roić, czyli pszczoły wchodzą w nastrój rojowy, budują sobie, chcą wychować nową matkę i starą matkę wyganiają na zewnątrz, tak? I wypchając tę matkę, stara matka zabiera około 50% pszczoły. W sezonie jest to duża strata, ponieważ matka ucieka, znaczy wylatuje, tak? Wyraja się z... To są pszczoły lotne, które w danym okresie akurat zbierają nam nektar, więc no są akurat najbardziej potrzebne w ulu. Tak? Więc jeśli taka rójka wyjdzie na zewnątrz, to jest, można powiedzieć, strata nawet więcej niż 50%, ponieważ ta młoda pszczoła, która zostaje, jeszcze nie potrafi latać i dopiero zacznie latać za kilka dni, więc no staram się robić takie zabiegi, żeby rodziny się nie roiły. Dlatego mamy młode matki, robimy przeglądy średnio około 8-10 dni, żeby ewentualnie, gdyby pszczoły weszły w nastrój rojowy, mateczniki kasujemy, robimy odkłady, po to, żeby się nie roiły. Po okresie 2 lat wymieniamy na nowe matki. Matki wkładamy w klateczkach z 5-6 pszczołami i z pokarmem, tak? I będę około 3-4 dni, jeśli są w gnieździe, przechodzi matka zapachem tych pszczół i potem one już traktują ją jako swoją matkę. W związku z chłodną wiosną i suchym latem większość pszczelarzy narzeka na tegoroczne zbiory. A jak było w okolicach Włocławka? Ten sezon oceniam na nie najlepszy. W tym roku mieliśmy 40% zbiorów w porównaniu do ubiegłego roku. Przyczyną tak słabego roku miodobrania w tym roku były początkowe przymrozki w nocy i zimno, 2 tygodnie zimna w maju, w okresie, kiedy kwit rzepak, jeden z głównych pożytków w naszym rejonie. I później susza, tak? Bo po przymrozkach przyszły okresy bardzo suche, bez deszczu, więc nektar zasychał. Zapraszam do zakupu mojego miodu, nie tylko miodu, bo w ofercie mamy również wosk, pierzgę, propolis. Znaleźć można na Facebooku w pasie Kałczejesia. Już najmłodsi wiedzą, jak wiele zawdzięczamy pszczołom, bo rola, jaką odgrywają dla natury, jest nieoceniona. Pszczoły zapylają rośliny uprawne, zatem bez ich udziału nie istniałoby rolnictwo. Poza tym produkują cenny miód, który ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych. Warto więc popularyzować wiedzę na temat tych pożytecznych owadów, a tym samym zachęcać młodych pszczelarzy do nauki tego wyjątkowego fachu.